Hej, cześć, witajcie. Znowu w przerwie sprawdzania możliwości różnych ładowarek, badania wykresów i skuteczności ładowania. Jeszcze jedna mała taka przerwa dotycząca również tego tematu ładowarkowo-akumulatorowego, mianowicie opornica. Różne testery i opornice to rzecz równie ważna jak ładowarki przy badaniu kondycji akumulatora, czy jest dobra, czy zła. Często gdzieś tam w rozmowach, czy chociażby na grupie miłośników Mistera Akumulatora na Facebooku nieraz czytałem, że opornica prawdę ci powie. No, w domyśle tutaj o stanie akumulatora. Jako, że takie porządne opornice typu Lewanda A600, no, w tej chwili są dość drogie i może i trudniej dostępne, ale takie prostsze, tańsze, jak widać tutaj na obrazku, spokojnie da się kupić i coś tam można sobie posprawdzać. No, ale jak to jest z tą prawdą i z tą opornicą i co ona tak naprawdę powie, czy to na pewno jest prawda właśnie? No to może parę słówek. Takie oporniczki, jak tutaj na tym zdjęciu, spokojnie w ostatnich czasach dało się kupić za około 100 zł. Ja akurat tutaj wybrałem taką, powiedzmy, z wyświetlaczem cyfrowym, ale manualną, z wyłącznikiem manualnym, po to, żeby w czasie testowania jakichś tam ładowarek na przykład szybko obciążyć akumulator, żeby mu spadło napięcie i zobaczyć, jaka jest reakcja takiej ładowarki. I nie przeszkadza mi tutaj, powiedzmy, napięcie na tym ładowanym akumulatorze, bo zawsze ten przycisk włącznika można włączyć i po prostu obciążenie zadziała. Mam gdzieś też taką bardzo, bardzo podobną, też z cyfrowym wyświetlaczem, ale z guziczkiem start. I ona już jest taka, powiedzmy, w cudzysłowie mądrzejsza, że jak jest zbyt wysokie napięcie, czyli na przykład chciałoby się przetestować akumulator w samochodzie podłączony, gdzie działa silnik, gdzie działa alternator, no to już byłby problem, bo nie pozwoli. Za wysokie napięcie nie pozwoli się obciążyć. A ta pozwoli. Tutaj akurat duży plus dla niej, dla takich testów ładowarek, właśnie jak mówię, szybko sprawdzić reakcję ładowarki na zmianę napięcia na akumulatorze. To jest świetna sprawa. No ale to taki plus, powiedzmy, do testowania. A co z tą prawdą o stanie faktycznym akumulatora? Tutaj gdzieś można doczytać, że można tutaj, no, skoro mierzymy napięcie i to w momencie ładowania, no to można sobie zmierzyć właśnie to napięcie na tych wyświetlaczach. Może teraz na tym zdjęciu, bo widać tutaj te żabki. Skoro ma wyświetlacz, ma voltomierz, no to podpinając się taką żabką czerwoną do plusa, czarną do minusa. To zapamiętajcie, że ta czerwona to tutaj wchodzi, tak można powiedzieć, po prawej stronie od tych czerwonych napisów, a czarna żabka tutaj od lewej strony od tych zielonych napisów. I co tutaj się da zrobić? No tutaj już mamy takie trochę podpowiedzi na samej obudowie, że minimalne napięcie ładowania 13,7, czyli jeśli tutaj pokaże się nam w czasie ładowania więcej niż 13,7 w samochodzie, to wszystko będzie ok. Tutaj co my tutaj mamy? Jak rozumieć tutaj te poniższe zapisy? No i tutaj się zaczyna troszeczkę mój dylemat, jak to przeczytać. Stały prąd obciążenia 50 amperów. No okej, sprawdzimy to. Pokażę potem zdjęcia, jak to jest z tym prądem. Dla 12-voltowych, no, akumulatorów o maksymalnej pojemności. Chyba dobrze to czytam. Ja z angielskiego jestem raczej słaby. Znaczy na pewno słaby. No ale tak to czytam, że to dla akumulatorów 12-voltowych maksymalnej pojemności 1000, właśnie 1000 czego? 1000 CCA. Ja bym to tak, znając akumulatory i ich opisy na etykietkach, to że to jest prąd rozruchu 1000 amperów w normie CCA. No to może by się zgadzało. No to takim testerkiem, powiedzmy, testujemy, taką opornicą testujemy akumulatory o zdolności rozruchowej, a nie o pojemności. O zdolności rozruchowej maksymalnie 1000 amperów CCA. Jakby to przełożyć na pojemność w amperogodzinach? Pewnie coś koło 100 amperogodzin. Tak plus minus, pi razy oko. I co dalej z tej poniższej tabelki wynika? Przynajmniej ja to tak rozumiem. Tutaj testujemy sobie tak jakby prąd rozruchu. Mamy dwa takie rządki, dwie kolumny napięć. Zielone pod obciążeniem tej opornicy i jej znamionowym prądem oraz spodziewane minimalne napięcie rozruchu już w instalacji samochodowej. No i przykładowo, jak w czasie testu trwającego tutaj pisze 10 sekund, trzeba trzymać tym przyciskiem, napięcie nam spadnie do 10,2 V, to można się spodziewać, że napięcie w czasie rozruchu już w prawdziwym samochodzie nie będzie mniejsze niż 7,7 V, bo tu pisze minimum crank volts, napięcie minimalne w czasie rozruchu. No a z
tutaj na drugim końcu, jak napięcie tutaj pod obciążeniem tą opornicą spadnie do 11,4 V, to jest taka, powiedzmy, gwarancja, że to minimalne napięcie w czasie prawdziwego rozruchu nie spadnie poniżej 10,6 V. No i w sumie wszystko byłoby fajnie, ale pamiętajcie, prąd rozruchu 50 A, pojemność 1000 A CCA. Ok, jak widać tutaj te różnice tych napięć tutaj są takie dość nieduże, od 11,4 to spada do 10,2 pod tym stałym obciążeniem. Także to jest ważne, jak dokładnie ten woltomierz pokazuje, a szczególnie jak dokładnie pokazuje w czasie obciążenia tą opornicą. Czy to, co tutaj na tym wyświetlaczu jest w miarę poprawne i zgodne z rzeczywistością, z tym, co jest na słupkach akumulatora. No dobra, to jak mamy taki przegląd troszeczkę z przodu, z obudowy tej opornicy, no to jeszcze zobaczmy, co tam z tyłu pisze. Tu są opisane te diody, które tam były wcześniej, czyli tutaj niby OK. No taka sobie średnia i zła. I tutaj jest niby zielona, pomarańczowa, czerwona. W rzeczywistości u mnie w tym egzemplarzu te diody się świecą na niebieska, zielona i czerwona. Ale dobra, to już jest drobiazg, powiedzmy, kolor diody to jest mało znaczący ten incydent. Co te diody mogą tutaj oznaczać? O, kompensacja temperatury. Jeśli może od tego zaczniemy, jeśli się ładuje. No, tutaj widzimy taką tabelkę temperaturową. Powiedzmy, że interesuje nas w stopniach Celsjusza, więc tam, gdzie jest chyba do minus 7 stopni, no to po pierwszym naciśnięciu przycisku obciążenia już badamy to napięcie, sobie tam mierzymy i sprawdzamy, jak świecą diodki. Jak mamy minus 18 stopni, czy te w tych okolicach, no to już dwa razy trzeba sobie tak kliknąć, po 10 sekund, jak rozumiem. I chyba z jakimś odstępem pewnie, odstępem czasowym, żeby te reakcje troszeczkę zaszły, żeby się ten akumulator ogrzał i potem dopiero w czasie drugiego tak jakby rozruchu badamy. I jak mamy bardzo zimno, minus 29 stopni Celsjusza, to trzy razy sobie trzeba kliknąć. To by oznaczało, że może i w samochodzie trzeba zrobić podobnie. Jak odpalamy, jak jest bardzo, bardzo zimno, to sobie raz czy dwa razy najpierw kluczykiem bez odpalania uruchamiamy, powiedzmy, świece żarowe w dieslu, wszystkie te systemy, nadmuchy i tak dalej, grzanie szyb. To spowoduje lekkie rozgrzanie akumulatora, no i on wtedy trochę zyska na wydajności prądowej. No ale tak pirat za oko, jak mówię, słabo z tym moim angielskim. Jak się dioda zaświeci na zielono w czasie, rozumiem, tego testu, to wszystko jest ok. Chociaż bateria może być, niekoniecznie musi być w pełni sprawna i tutaj zalecałem, żeby sprawdzić gęstość elektrolitu, czy jest taka jak trzeba. Jak trochę jest za niska gęstość, no to tak powiedzmy po naszemu szukać złodzieja prądu w instalacji samochodowej. No i doładować to pełno. Jak świeci na żółto, czyli ta środkowa dioda, u mnie to była zielona, no to jest taka sprawa, że jak pojemność tego akumulatora jest już taka, powiedzmy, niesatysfakcjonująca, czy taka średnia. No tutaj mam też dylemat, czy to chodzi faktycznie o jego pojemność, liczono w amperogodzinach, czy ten prąd rozruchowy już jest taki sobie o średni. Bo z tej pierwszej strony opornicy to ciężko tak do końca wywnioskować, co autor miał na myśli. No i również tutaj sugerują, czy producent sugeruje, żeby sprawdzić gęstość elektrolitu. Jeśli jest za mała, no to naładować i ponownie przetestować. Jeśli nie da się naładować do pełnej gęstości, no to akumulator należy wymienić. No w sumie nic takiego bardzo odkrywczego, wszyscy to chyba znamy. A jak się zaświeci już czerwona dioda, czyli ten duży spadek napięcia, no to prawdopodobnie akumulator jest uszkodzony. I tutaj jest taka sugestia, żeby zwolnić właśnie przycisk obciążenia tego akumulatora, czyli ten sobie wyłączniczek, i obserwować zmiany napięcia. Jak napięcie szybko rośnie do góry, to znaczy akumulator jest dętka, tak sobie po naszemu chyba można było powiedzieć. A jeśli to napięcie powoli będzie wzrastać, no to znowu trzeba go naładować, po prostu naładować do pełnej gęstości. Rozumiem, test powtórzyć, no bo on jest bardzo rozładowany i ma niską wydajność prądową. Ale to i elektroniczne testery tak mówią, jak jest niskie napięcie w czasie testu, no to może wyjść jego niska sprawność, SOH. Trzeba go naładować, po prostu przetestować jeszcze raz. No dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj mamy
pewne nieścisłości troszkę omówione i czy ten tester powie nam prawdę. Ale zanim się jeszcze dowiemy, czy on mówi prawdę, no na przykładzie tego właśnie fizycznego testerka, zobaczmy, co on ma w środku. Jak się rozkręci i uchyli obudowę, no to jest taka sobie grzałeczka, można powiedzieć, czyli ten element oporowy, przykręcony tutaj na dwóch śrubach. To będzie tutaj u nas plusik, bo z prawej strony, czyli tutaj od góry wchodził plusik, tutaj na dole na tej śrubie będzie minusik. Często tutaj te śruby tak troszeczkę słabo są przykręcone i tutaj może być dodatkowy opór i nagrzewanie się takich śrubeczek, bo to nie do końca jest dobrze złożone, znaczy skręcone. No także warto czasami sprawdzić, czy te śruby dobrze trzymają. I tutaj widać taki dodatkowy cienki kabelek i tutaj już mogę zwrócić uwagę, że pomiar tego napięcia na obciążonym akumulatorze być może będzie troszkę zakłamany, no bo tak, plus jest brane tutaj z tego miejsca. Jak tutaj troszeczkę zobaczymy pod innym kątem, to jest ten plus, o którym mówię, tam idzie sobie na płytkę. W innym miejscu jest minusik brany, takim cienkim czarnym kabelkiem i on tutaj jest podłączony od strony, o, tutaj drugiej, tej grzałeczki można powiedzieć, tego materiału oporowego, tylko nie w punkcie styku tej śruby, którą pokazywałem, tak jak plus, tylko tutaj na tym wyłączniku, można powiedzieć, prądowym. Więc tutaj mamy taki dodatkowy opór, tak jakby na tym kawałku przewodu. Tu więcej takich cienkich przewodów nie widać, nie ma w środku. Może na tym ujęciu będzie to troszkę widać lepiej, że jest czerwony ten plusik i czarny minusik, on sobie tutaj jest na tym wyłączniku przylutowany właśnie na jego stykach. O, tutaj w takim większym zbliżeniu, jak to fajnie wygląda. Taki niby gruby przewód do krokodyla i cieniutki pomiarowy do napięcia. To jeszcze z takiego ujęcia, tak troszkę lepiej widać, no, że tutaj te kable płytki wychodzą i do jednej i do drugiej żaby są gdzieś tam podpięte, tylko w troszkę w innych miejscach. No dobra. Dobra, wiemy już, jak to jest budowane w środku. Pokazałem, jak to wygląda z zewnątrz, z grubsza, co i jak sprawdzić, jak brać pod uwagę te napięcia. Tu mam przygotowane, o, jak widać, trzy zewnętrzne jakieś tam mierniki, plus ten woltomierz, który jest wbudowany. Test był wykonany, tutaj nie widać, ale na akumulatorze 45 Ah w temperaturze pokojowej, jakieś plus 20-22 stopnie, o, jakoś tak. I w tej chwili, jak widać, wyłącznik jest wyłączony. I tak, ten miernik mierzy mi napięcie wprost na słupkach akumulatora. Teoretycznie ten tester powinien to robić to samo. Tutaj mam miernik cęgowy. No teraz czuwa i bada, co tu musi gdzieś tam pojawić, czy jakieś napięcie, prąd. No jest w trybie automatycznym, ale docelowo tutaj właśnie czeka na pojawienie się prądu. No i tutaj mam drugi miernik, multimetr, z takimi innymi kabelkami, żabkami. Wpiąłem się nim na przewód ujemny. Badam spadek napięcia na przewodzie minusowym, czyli między czarnym krokodylem, który zapinam na akumulator, a miejscem styku, minusowym miejscem styku tam na grzałce. Czyli tu można powiedzieć mniej więcej w tym miejscu to, co przechodzi przez ten wyłącznik. Czyli tak na dobrą sprawę w takiej konfiguracji porównam sobie napięcia, to co pokaże ten miernik z testera, to co naprawdę jest na akumulatorze, jaki płynie prąd. O, przypomnę, że tu pisze chyba prąd stały 50 amperów i jaki spadek napięcia, no tu będzie w miliwoltach na przewodzie minusowym, łącznie z tym przełącznikiem. Po całej jego długości, od żabki do grzałeczki, do materiału oporowego. No i jedziemy. I jest, widać wciśnięty przełącznik, bo on jest taki, że muszę go trzymać, żeby on działał. I co się tu pojawiło? Może zaczniemy od tego prądu. 111 amperów. No, to troszkę chyba tutaj nieprawdę napisali. Miało być 50, jest, no powiedzmy 100 na okrągło. Bo dobry akumulator, powiedzmy dobrze naładowany, no to jest troszkę ponad 100, ale jakby tam był troszkę gorzej naładowany, to by pewnie spadło do bliżej 100 amperów. Także prąd jest ok, chociaż niezgodny z tym, co tutaj pisze. No a skoro jest niezgodny, to teraz nie wiadomo, czy te spadki napięcia, które tutaj są, powiedzmy, przez producenta wyliczone, to one są adekwatne właśnie do takiego prądu. Czy to jest w odniesieniu do 50 amperów, które tutaj jest napisane, o, tutaj jeszcze pokazuję w przybliżeniu, te napięcia zielone i 50 amperów, czy to jest do 100 amperów, które w rzeczywistości płyną, bo może tu jakaś zaszła pomyłka, więc tak nie wiadomo teraz, jak bardzo ufać tej opornicy, czy ona naprawdę mówi prawdę. I co tutaj dodatkowo widzimy? 11,0 V według testera, według opornicy,
a na akumulatorze jest tak naprawdę 11,989 tutaj z poprzecinku. To spora różnica, to prawie 1 V różnicy. A 1 V tutaj w tej zielonej tabelce to naprawdę robi dużą różnicę. Jak mamy przy tym samym obciążeniu powiedzmy prawie 12 V albo 11 V, to jest ogromna różnica moim zdaniem. Więc ta prawda to jest taka trochę chyba daleka od prawdy. No i tutaj ten wspomniany spadek napięcia na przewodzie minusowym, to jest w miliwoltach podane 765-66 miliwoltów. To jest na samym przewodzie minusowym. Zapewne będzie coś tam jeszcze na przewodzie plusowym, ale to za chwilkę. No i sporą część tej różnicy napięciowej tutaj, to tu w zasadzie 0,9 V, no to z tego 0,9 V główny udział bierze spadek na minusie, czyli minus, znaczy 0,75 na okrągło volta. Więc domyślam się, że na plusowym będzie troszkę mniejszy spadek. No to przechodzimy w pomiar na plusiku. Na razie nic nie płynie. Tutaj jakieś tam widzę chyba ładowarkę podpiąłem, 14,4 V. Jest w czasie powiedzmy ładowania i tu świeci już ta niebieska dioda, ale to teraz to mniej ważne. 14,37 naprawdę na słupkach, więc bez obciążenia to pokazuje całkiem dobrze. Bez obciążenia tutaj się nie myli. Prąd nie płynie, amperomierz cęgowy czeka i teraz spadek napięcia na przewodzie plusowym. No przedtem to pokazywał w spoczynku jakieś tam napięcie, bo obwód był otwarty po prostu na przełączniku, więc można powiedzieć napięcie przechodziło drugą stroną kablem plusowym. A teraz mamy totalnie praktycznie zero, bo prąd nie płynie i mierzymy napięcie na zwarciu. No to do dzieła. I pod obciążeniem, tu już prąd troszeczkę mniejszy, 108-109 amperów. Może dlatego, że ten test był wykonany niedługo po tym pierwszym, więc i grzałki są cieplejsze. Jak są cieplejsze, to wiadomo, że mają nieco większą rezystancję, a nieco większa rezystancja wymusi nieco mniejszy prąd, więc ze 111 spadło do 108. Może to też być jakiś tam, powiedzmy, w granicach błędu. I znowu 11,1 V i 11, prawie 9, jeśli chodzi o różnicę między tym, co pokazuje tester, a tym, co jest naprawdę na akumulatorze. No i dużo mniejszy spadek na kablu plusowym, bo tutaj 0,5 V, powiedzmy tylko. Tak to wygląda, więc na ile taki tester mówi prawdę o stanie akumulatora, zważywszy nawet na te nadruki, na prąd obciążenia, na jego wartość rzeczywistą. No, polecam Wam do przemyślenia tą sytuację. Tyle mojej opowieści o oporniczce. Na pewno to jest fajne urządzenie i przydatne, ale trzeba go, powiedzmy, wykorzystywać z głową i tych wyników nie brać bezkrytycznie i nie odnosić tego, co gdzieś tam w tabelkach jest pokazane, tylko samodzielnie to jeszcze skorygować z własnymi doświadczeniami, popytać znajomych na grupie, czy gdzieś tam, co takie napięcie może oznaczać i mieć właśnie na uwadze to, co pokazałem, że w oryginale spadki napięcia, które tutaj pokazuje ten voltomierz pod obciążeniem, no są to dalekie od rzeczywistości do tego, co jest na badanym akumulatorze, także można błędnie sobie niechcący oszacować, powiedzmy, stan naładowania czy stan kondycji badanego akumulatora. Także tyle, dzięki za uwagę i gdzieś znowu do następnego spotkania. Hej, cześć!